Witam, prosiliście mnie o przepis na biszkoptowe ciasto z serem gotowanym i jabłkami, więc startujemy. Do misy robota wrzucamy 9 białek oraz szczyptę soli i zaczynamy ubijanie. W momencie, gdy zaczyna nam się robić biała piana, dosypujemy stopniowo 1 1/4 szklanki cukru. Cukier oczywiście wsypujemy partiami, powoli. Gdy już białka mamy pięknie ubite na puszystą pianę, a cukier rozpuszczony, w tym momencie przestaje pracować robotem. Pozostałą część mieszam ręcznie rózgą. Dodajemy sobie stopniowo żółtka i wszystko bardzo delikatnie mieszamy, cały czas napowietrzając okrężnymi ruchami. Następnie dodajemy sobie tyle samo mąki, co i cukru oraz łyżeczkę proszku do pieczenia, czyli stopniowo dodajemy 1 1/4 szklanki mąki. Również okrężnymi ruchami, bardzo powoli, cały czas napowietrzając nasze ciasto. Gdy już mamy wtłoczoną całą mąkę, wlewamy 1/3 szklanki oleju, również partiami i bardzo powoli mieszamy. Gotowe ciasto przelewamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. U mnie blaszka ma 25 na 40 cm. Wszystko staramy się dokładnie wyrównać. W tym czasie piekarnik powinien nagrzać się na 160 stopni. U mnie oczywiście w termoobiegu. Pieczemy około 40-45 minut. W tym czasie przygotowujemy jabłka. 1,5 kg obranych jabłek ścieramy na grubych oczkach na tarce. Następnie do startych jabłek musimy wsypać cukier. Tutaj ilość cukru uzależniona jest od kwaśności naszych jabłek. Moje były dość słodkie, więc wsypuję 3/4 szklanki cukru. I zaczynamy smażenie. Nasze jabłka powoli się smażą. My tutaj w miseczce rozrabiamy sobie w odrobinie wody 2 kisiele. Kisiel oczywiście wedle uznania, u mnie są to kisiele o smaku wiśniowym. Można użyć oczywiście innego. I gdy już jabłuszka mamy pięknie przesmażone, one nam się rozmiękły, powoli wlewamy do jabłek rozprowadzony w wodzie kisiel. Pamiętajmy, żeby wody było jak najmniej, tak żeby nasze jabłka nie były później za rzadkie. Teraz musimy wszystko zagotować do zgęstnienia. Gotowe jabłuszka zestawiamy do przestudzenia. Teraz przygotujemy ser gotowany. Do garnka wrzucamy 200 g masła. Rozpuszczamy masełko. I wrzucamy szklankę cukru. Jeden cukier wanilinowy
Wszystko razem rozpuszczamy, a następnie dorzucamy twaróg. Ja tutaj użyłam oczywiście sera z wiaderka do serników. Rodzaj sera nie ma tu większego znaczenia, na każdym nam praktycznie wyjdzie. Staramy się delikatnie rózgą wszystko rozmieszać. Dorzucamy 4 jajka. Dwa budynie waniliowe bądź śmietankowe. Jeżeli mamy rzadki ser, możemy sobie dodać jeszcze 2 łyżki skrobi ziemniaczanej. I teraz wszystko razem mieszamy. Powinno się pięknie połączyć w jednolitą całość. Ser powinien się zagotować jak budyń, do lekkiego zgęstnienia. Następnie odstawiamy do lekkiego przestygnięcia. W tym czasie upiekł nam się pięknie biszkopt. Musimy przekroić go na 3 równe części. Zaczynamy składanie. Fenomen tego ciasta polega na tym, że nie musimy zaczekać, aż nam wszystko ostygnie, tylko od razu po przekrojeniu biszkopta możemy składać. Do składania tutaj oczywiście użyję rantu. Na dolną część biszkoptu wykładamy sobie połowę masy serowej. Staramy się ją dokładnie wyrównać na naszym cieście. Na wyrównany ser wykładamy połowę jabłuszek z kisielem. Wszystko dokładnie wyrównujemy. Na jabłka nakładamy drugą część biszkoptu. I oczywiście leciutko dociskamy, żeby nam się wszystko fajnie ułożyło. Wykładamy drugą część sera gotowanego. Również musimy wszystko dokładnie wyrównać. Na ser druga część jabłuszek. Przykrywamy jabłka ostatnią częścią biszkoptu i już teraz powinniśmy ciasto dociskamy i chłodzimy. No i na drugi dzień już oczywiście po dodaniu sobie na wierzch polewy sprawdzamy, jaki wyszedł nam efekt końcowy. I gotowe. Jak widać, ciasto jest mega delikatne, mega pyszne i bardzo proste do zrobienia. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji kanału. Smacznego!